Dzisiaj w naszych wiadomościach chcielibyśmy zwrócić uwagę Państwa na szczepienia na krztusiec, bowiem coraz więcej przypadków tej choroby pojawia się w naszym kraju. Oficjalne dane wskazują, że w Polsce każdego roku rejestruje się od 2 do 3 tysięcy zachorowań na krztusiec. W styczniu i lutym bieżącego roku odnotowano 326 przypadki krztuśca, podczas gdy w tym samym czasie ubiegłego roku było 156 zachorowań. Krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną, zakaźność sięga około 80%. Szczególnie niebezpieczeństwo dotyczy małych dzieci, a stąd jest wprowadzony program szczepień obowiązkowych już w zasadzie od najmłodszych lat, od tygodni. Jest to od dawien dawna prowadzone. W związku z tym nie był dotychczas problemem krztusiec w Polsce, przynajmniej od lat 90. Z racji spadku wyszczepialności ten problem zaczyna się pojawiać. Eksperci podkreślają jednak, że dane dotyczące zachorowań mogą być niedoszacowane, bo często choroby tej nie diagnozuje się właściwie. Ponadto pacjent z uporczywym kaszlem nie zawsze trafia do lekarza, często leczy się sam. Szczepienia, tak jak już mówiłem, są w programie szczepień obowiązkowych, dotyczy to dzieci. Natomiast to, co obserwujemy w ostatnim czasie, to to, że pojawia się ta choroba również u dorosłych, gdyż po szczepieniach niestety nasza odporność za jakimś czasem wygasa. Przed wprowadzeniem masowych szczepień w 1960 roku krztusiec był częstą przyczyną zgonów u dzieci poniżej pierwszego roku życia. W kolejnych latach liczba zachorowań zmniejszyła się ponad stukrotnie. Od połowy lat 90. także w krajach stosujących masowe szczepienia obserwuje się wzrost zachorowań na tę chorobę, szczególnie u starszych dzieci oraz dorosłych. Nie był to dotychczas problem, gdyż zwykle jest łagodny przebieg u dorosłych tego schorzenia, choć czasami, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością, może też prowadzić do poważnych powikłań i zgonów. Krztusiec, inaczej koklusz, zaburza pracę układu oddechowego. Aby zwalczyć infekcję, musi on być silny i wspomagany przez odporność organizmu. Jeśli chodzi o szczepienia, to te, które są realizowane w ramach programu, dają odporność na około 10 lat po ostatnim szczepieniu. Stąd zaleca się u osób dorosłych doszczepianie. Szczepienia zalecane są u kobiet w trzecim trymestrze ciąży, by przekazać przeciwciała dziecku, a potem należy wykonać szczepienia u noworodków w siódmym tygodniu życia, podkreśla Piotr Blewąska. Odporności nie zdobywa się na całe życie. Szczepienie w dzieciństwie daje ochronę na 8-10 lat. I warto o tym pamiętać, bo wiele osób w wieku 30-40 lat choruje, nie wspominając o tych w starszym wieku. Dla nich, podobnie jak i dla dzieci, choroba bywa niebezpieczna. Te klasyczne szczepionki, one gdzieś na około 10 lat dają odporność. Te nowsze, tutaj ten czas jest krótszy. Oczywiście jest to osobniczo zmienne, ale tu mówimy o około 3 do 5 lat odporności. W 19 roku życia powinniśmy przyjąć dawkę przypominającą, a potem powtarzać szczepienie co 10 lat.